towarzysze, którzy mówili przede mną, przedstawili temat od strony merytorycznej już bardzo dobrze, więc nie zamierzam koncentrować się teraz na statystykach. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że wielu fanów sportu wyczekuje tego mundialu. Wiąże się to z tym, że FIFA zgarnia rekordowe zyski w trakcie przygotowań i zgarnie je także po wydarzeniu. Również powstaje wiele wspaniałych budynków, hoteli, stadionów. Powstaje cała infrastruktura, przy której zatrudnieni są pracownicy z krajów trzeciego świata, głównie Bangladeszu, Indii, Nepalu. 90% siły roboczej tego kraju pochodzi właśnie z krajów trzeciego świata. No i pracownicy cierpią z powodu drogich opłat rekrutacyjnych, o których towarzyszy Fion tutaj wspominał. Okropnych warunków życia, są okłamywani w kwestii wypłat. Często otrzymują wypłaty dużo niższe niż im to obiecywano. Również otrzymują te wypłaty z dużym opóźnieniem, czasami kilkumiesięcznym. Nie mogą opuścić miejsca pracy, nie mogą opuścić kraju, ani zmienić pracy. Są zastraszani, pracują pod przymusem. Tysiące pracowników już zginęło. Więc jakie świadectwo wystawia to państwo Katar, które jest w tej chwili monarchią absolutną? Jest to niewielki kraj, ale wpływowy ze względu na dużą ilość złóż i surowców naturalnych. Może sobie pozwolić na to, żeby wpływać na media. Jakie jest nasze stanowisko? Przede wszystkim jesteśmy internacjonalistami, więc solidaryzujemy się z wyzyskiwanymi robotnikami, niezależnie od tego, czy pracują oni w kraju, który jest naszym sojusznikiem. Myślę, że to jest bardzo warte podkreślenia. Wielu ludzi teraz słusznie troszczy się o losy ofiar poszkodowanych na wojnie w Ukrainie. Jest to oczywiście bardzo słuszne uczucie z ich strony. Jednak jeśli chodzi o kraje, które są w tej chwili w jakiś sposób mają interesy zbieżne z interesami naszego kraju, są naszymi sojusznikami, w tych sprawach się milczy. No ale my nie zamierzamy milczeć. Niestety, widząc po naszej frekwencji tutaj i ilości osób, które to w ogóle interesuje, no nie jest to zbyt optymistyczne, jednak my mimo wszystko nie zamierzamy na ten temat milczeć. Nie zamierzamy być hipokrytami, którzy traktują ludzi pochodzących z kraju globalnego południa jako ich życia jako mniej wartościowego, tak, niż życie człowieka, który jest w kręgu europejskiej cywilizacji, więc na pewno nie zamierzamy na tym temat milczeć. Thank you.